Czy miewasz czasami tak, że pomimo tego, że masz jakieś swoje osiągnięcia, to zamiast cieszyć się z nich, celebrować je i uważać się za człowieka sukcesu, porównujesz się do innych, do takich, przy których twoje wyniki wyglądają słabo i jeszcze w związku z tym postanawiasz się zdołować i powiedzieć, nie jestem wystarczająco dobra albo nie jestem wystarczająco dobry i dokręcasz sobie śrubę nie po to, żeby osiągnąć więcej, ale po to, żeby doskoczyć do kogoś, i zaczyna to być dla ciebie już później destrukcyjne uczucie, które powoduje, że nie możesz cieszyć się swoimi osiągnięciami i brakuje w twoim życiu szczęścia? Jeżeli tak jest, to koniecznie zobacz teraz wideo Joanny i przekonaj się, w jaki sposób ona sobie z tym poradziła i co spowodowało, że teraz osiąga takie fantastyczne sukcesy. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Asia i biorę udział w konkursie organizowanym przez Kamilę Rowińską po sukces z Rowińską. Dziś opowiem Ci, jak zmieniłam się dzięki Kamili oraz opowiem Ci o moich trzech największych sukcesach, które osiągnęłam dzięki jej pomocy. Zapraszam! Ale na początek opowiem Ci, jak to wszystko się zaczęło. Na stronę Kamili natrafiłam w 2017 roku. Ze zdumieniem czytałam jej historię i pomyślałam sobie, kurczę, ja też chcę osiągać sukcesy tak jak ona. Problem polegał na tym, że ja swoich sukcesów zupełnie nie zauważałam. Im więcej sukcesów miałam na swoim koncie, to paradoksalnie czułam się mniej szczęśliwa. A wszystko przez to, że swoje sukcesy za każdym razem porównywałam z sukcesami innych osób. Kolejny mój problem polegał na tym, że ja bardzo przejmowałam się opinią innych ludzi, a to powstrzymywało mnie przed realizacją swoich własnych marzeń oraz bycie sobą w 100%. Postanowiłam to zmienić i tak rozpoczęła się moja przygoda z Kamilą. Rozpoczęła się ona od książki Kobieta Niezależna. Następne było szkolenie stacjonarne we Wrocławiu, które odbyło się 29 września 2018 roku. Chyba jeszcze nigdy po żadnym szkoleniu stacjonarnym nie wróciłam tak pozytywnie naładowana energią. Pierwsze co zrobiłam, to napisałam olbrzymi dekalog kobiety niezależnej, wywiesiłam go na lusterku w łazience i codziennie z uporem maniaka powtarzałam sobie, że zasługuję na sukces i jestem w stanie go osiągnąć. Po kobiecie niezależnej przyszła pora na szkolenie online, maksymalna produktywność. To szkolenie było dla mnie jak olśnienie. Zdałam sobie sprawę, jak małe rzeczy, jak na przykład uporządkowana szafa, zaplanowane menu lub uporządkowane dokumenty dają Ci tak wiele dodatkowego czasu. Dodatkowo zobaczyłam, jak ważne jest podsumowywanie swoich działań, a dzięki temu nauczyłam się doceniać małe, nawet najmniejsze sukcesy. A więc jak wygląda teraz moje życie dzięki Kamili? Oto wspomniane moje trzy sukcesy. Pierwszy mój sukces to taki, że doceniam wszystko to, co mam i wszystkie moje sukcesy, zarówno te małe i wielkie. Teraz już wiem, że to, co mam, a więc wspaniała rodzina, międzynarodowa kariera, sukcesy sportowe, nie przytrafiły mi się, ale ja ciężko na to zapracowałam. Teraz już nie zapominam o swoich sukcesach, ponieważ codziennie prowadzę dziennik wdzięczności oraz dziennik sukcesów, a te zapiski sprawiają, że mam motywację do działania każdego dnia. Drugi mój sukces to taki, że w końcu robię swoje. Nie przejmuję się, co ludzie powiedzą, nie porównuję się z innymi, a wyłącznie z samą sobą z dnia poprzedniego. To sprawia, że mam odwagę i motywację do działania. Dzięki temu otworzyłam stronę internetową nowaja.pl, gdzie motywuję innych do działania i mam nadzieję, że wkrótce swoją własną pasję obrócę we własny biznes. Mój trzeci sukces to taki, że moja efektywność weszła na wyższy poziom. Dziś codziennie zaczynam dzień o 5:30 sesją wdzięczności, o 6 rano jestem już na basenie i robię swój pierwszy trening. W pracy jestem tak efektywna, że bez wyrzutów sumienia mogę poświęcić swoją przerwę lunchową na 5-kilometrową przebieżkę. Nauczyłam się również, jak ważne jest jakościowo spędzać czas z rodziną. A
przy tym bez wyrzutów sumienia dedykować czas na rozwój osobisty i czytanie książek. A więc to była moja historia i moje sukcesy, które osiągnęłam dzięki pomocy Kamili. Jeśli choć trochę podobało Ci się moje wideo, proszę zostaw lajka, udostępnij lub napisz komentarz, a ja bardzo Ci z góry serdecznie za to dziękuję. Na koniec chciałam skorzystać z okazji i podziękować Ci, Kamilo, za to, że tak bardzo mnie motywujesz do działania. Sprawiasz, że wierzę w to głęboko, że niemożliwe nie istnieje. Dodatkowo chciałabym życzyć powodzenia wszystkim uczestnikom tego konkursu. Dla mnie najlepszą nagrodą w tym konkursie jest kolacja zwycięzców. Uważam, że byłoby to spełnienie marzeń poznać tak wiele fantastycznych osób. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, jeszcze raz życzę Wam wszystkim powodzenia i mam nadzieję do zobaczenia w lutym. Pa, pa! Przyznaję, że oglądanie tej dziewczyny to jest niesamowita przyjemność, ponieważ ona się tak uśmiecha, że nawet wtedy, kiedy ja myślę tylko i wyłącznie o Joannie, to od razu uśmiecham się razem z nią. Joasiu, fantastyczna energia z Ciebie płynie. Jestem niezwykle szczęśliwa, że kiedyś natrafiłaś na książkę Kobieta Niezależna. Jeżeli Ty również chcesz rozpocząć przygodę z niezależnością kobiet, to koniecznie przeczytaj książkę Kobieta Niezależna. W opisie do tego wideo znajdziesz link do zakupu książki. Pozdrawiam serdecznie i polecam.